Marzena Gitler, Głos 24. Jesteśmy na miejscu pożaru Archiwum Miasta Krakowa. Pożar, który wybuchł w sobotę, trwa już trzecią dobę. Na miejscu pracuje 36 zastępów Straży Pożarnej. Jak poinformował nas oficer prasowy Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Krakowie, starszy kapitan Bartłomiej Rosik, jest to około 90 strażaków. Pożar objął dwa budynki archiwum, w którym znajduje się w sumie 20 km akt. Nie wiadomo, czy uda się je uratować, ponieważ no, tak jak oglądaliśmy tu na miejscu, widać, że pożar objął całkowicie prawie te budynki i większość tych dokumentów jest bezpowrotnie zniszczona.